W internecie napisali? Szwagier słyszał na bazarze. Profesor Andrzej Horban wyjaśnia. Noszenie maseczki powoduje, że wdychamy własne bakterie i zwiększamy ryzyko zachorowania. To jest bardzo skomplikowany proces immunologiczny. Generalnie, jeżeli mamy własne bakterie i własne wirusy, to jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Te bakterie są dla nas pożyteczne. Nie powodują wystąpienia choroby, wręcz przeciwnie. Każdy z nas zawiera około kilograma bakterii. To są pożyteczne bakterie. Jeżeli chodzi o maseczki, to jest rzeczą też oczywistą, że maski należy zmieniać dość często i je, jeżeli nie możemy je zmienić, należy je prać. Dlatego, że i oddech, i para wodna, którą wydzielamy, powoduje to, że na mokrej powierzchni osadzają się czynniki biologiczne, czy bakterie, czy wirusy. Co to po prostu prać. Natomiast tak, żeby z powrotem się zakazić, to właściwie takiej opcji nie mamy. Zakażamy innych w ten sposób, chroniąc paradoksalnie innych przed zakażeniem naszymi wirusami, przekazaniem naszych wirusów. Przekażemy w tym momencie, kiedy używamy tych zasłon czy masek za długo, jeszcze więcej. To jest poniekąd prawda. W związku z tym apel do wszystkich. Zmieniajmy często te maseczki. Jeżeli nie możemy mieć nowych, należy je wyprać. Najlepiej w temperaturze 60-90 stopni i wyprasować dokładnie. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Stop fake news. Zawsze sprawdzaj źródło informacji.